Hejka, witajcie w kolejnym odcinku z Let's Play Najdłuższa Podróż The Longest Journey 1998 roku. Tak, z tej strony Emi, jej, czyli eliminacja.pl. Tak, porozmawiamy z Miki, bo ma ciekawy głos. Słyszałam, że śniły ci się ostatniej nocy koszmary. Ona ci to powiedziała? Nie umie trzymać języka za zębami. Tak samo jak ty. Co? Twoje wrzaski obudziłyby umarłego. I co z tego, że miałaś koszmary? Jesteś tylko człowiekiem, nawet jeżeli sama chcesz uważać inaczej. Przepraszam, nie chciałam wywoływać kłótni. Po prostu ja też miałam koszmary. Jak chcesz z niej cokolwiek wyciągnąć, to życzę powodzenia. Ona jest taka zorganizowana, wiesz? Nie ma szczeliny w jej pancerzu. Żelazna dama. Gówno, prawda? Możesz się zamknąć, Fiona? Czy chociaż raz mogłabyś się zamknąć? Tak, śniły mi się koszmary, ale to nie twoja sprawa. Nie wtrącaj się. Nie chciałam się wtrącać. Świetnie. Po prostu nie lubię rozmawiać o moich snach, dobra? Co było z rurami? Są po prostu stare, tak jak cała Wenecja. Są naprawdę stare. Co roku ze dwa razy muszę przez pół dnia marznąć w kanale i naprawiać rury. Nie, żebym tego nie lubiła. Szczególnie kiedy moja tak zwana partnerka zwinie się na kanapie i przez cały dzień ogląda mydlane opery. Później porozmawiamy, Miki. Cześć. Trzeba pogadać. Siedzisz tu cały dzień? Prawie, kochanie. Czuję, że zamieniam się w roślinę. A co u ciebie? To był dziwny dzień. Jak to? Zdarza ci się, że nie jesteś pewna, czy naprawdę się obudziłaś, czy dalej śnisz? Zdarza mi się to każdego ranka, kochanie, ale filiżanka mocnej kawy załatwia sprawę. Czułam się tak cały dzień. Jak już mówiłam, to był dziwny dzień. A co u ciebie? Nadzwyczaj normalnie. A niemal przygnębiająco normalnie. Raz wystawiłam głowę za drzwi, tak gdzieś na sekundę, ale rozmyśliłam się. Co oglądasz? Nic szczególnego, ale później będziemy oglądać fajny film. Tak? Jaki? Nie ma wielu nowości. Widziałaś kiedyś Hotel Victoria? Nie. Dobry? Tak mówią. Obejrzymy go sobie. Zobaczymy się później, dobrze? Świetnie, kochanie. Obejrzysz z nami film April? Wiesz co? To świetny pomysł. Aha, no ciekawy film. Wow. Jak się nagrywa to? Dobra. No i zrobiła się dżungla, pokój dżungla. Wow. O. Oj, nieciekawe. Muszę znaleźć Corteza i wyjaśnić, o co tu do cholery chodzi. Szalony czy nie, i tak jest jedyną osobą, z którą mogę o tym porozmawiać. Na pewno. Dobra, muszę podać pamiętnik. Dobra, dobra, co tam było w tym? Za kilka lat, kiedy moje prawnuki wpadną na to, że
przeszukać strych i natknąć się na ten pamiętnik, na pewno będą mieć niezły ubaw. Nie jestem pewna, czy naprawdę chcę zapisać to, co stało się zeszłej nocy. Bo i tak chyba w życiu tego nie zapomnę. Nigdy. A lepiej, żeby przyszłe pokolenia o tym nie wiedziały. Tak. Zeszłej nocy mieliśmy tego dowód. A tu z kolei aż prosi się o to pytanie, czy to, co widziałam, moje sny, to jest prawdziwe, a co nie. Boję się, że jedyną osobą, która może opowiedzieć na to pytanie, jest Cortez. Dobra, ironio. Dobra, i jak się podoba odcinek, to zasubskrybujcie, zostawcie komentarz, łapkę w górę i pozdrawiam was, eliminacja.pl. Trzymajcie się i hejo.